Myśleliśmy, że w jakiejś mierze będą to podmioty bardziej sprofesjonalizowane, bardziej będą to, jak sama nazwa wskazuje, to miał być pierwszy sensowny blok dla przedsiębiorców. Po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że to są przedsiębiorcy, ale są też przeciętni kowalscy, że tak to opiszę. No i też dopasowaliśmy w jakimś zakresie wtedy nasze komunikaty. Znaczy nadal one niosą wartość dodaną, nadal są właśnie na temat, puentujące, reagujące na wydarzenia, które są istotne w tym świecie prawniczym, najczęściej jakieś istotne orzeczenia. Natomiast staramy się część tej komunikacji w jakiejś mierze skierować również na tego przeciętnego Kowalskiego. W zakresie, w jakim informacja specyficzna, która nie może być taką informacją powszechną, informacja specyficzna jest szukana przez kogoś, kto musi zrealizować projekt. Czyli jeżeli mam do zrealizowania projekt, gdzie potrzebuję profesjonalisty, prawnika, podatkowca, szukam tak naprawdę określonej frazy związanej z tym projektem, trafiam na kancelarię, która by napisała coś sensownego na ten temat, w związku z tym wnioskuję, że się na tym zna się, kontaktuję się, no i potem już jest kwestia zwykłych negocjacji.